Siema ludzie, z tej strony Magnus, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, przed chwilą, ja to nagrywam kilka dni później, ale wy przed chwilą dostaliście odcinek, w którym pokazywałem wam, jaki skin według mojej siostry jest najlepszy, ale z mojego głównego konta. I słuchajcie, zacząłem się zastanawiać, ile moje wszystkie skiny kosztowały, w sensie ile na nie wydałem gemów i oczywiście liczymy wszystko bez przecen, bo na pewno kupowałem większość tych skinów na przecenach, ale też niektóre kupowałem totalnie z ceną, wiedząc, że wydam pełno gemów, a mógłbym sobie je wydać na coś innego, lepszego, ale ja tego po prostu nie pamiętam, nie pamiętam, co kupiłem na przykład 3 lata temu, bo wtedy już chyba kilka skinów miałem, a więc nie wiem, ale dzisiaj sobie to podliczymy. Będą się też liczyć skiny z karnetów. Początkowe skiny. Wiecie, w sensie na przykład ta gumisiowa Nita. Liczę ją jako 169 gemów. Ale takiej kategorii skinów nie ma. Więc zaokrąglimy ją do 150. A to dlatego, że jakby kupiłem ten karnet i dostałem skina, a więc i dostałem coś i skina, to tak jakbym kupił ofertę ze skinem, ale to i tak jest kupienie skina, więc ja myślę, że można by to było podliczyć, no bo to też jest wydanie gemów na skina właściwie, na skina postać, drugiego skina i jakieś bonusy, a więc myślę, że można to zaliczyć i właśnie takie skiny jak gumisiowanica to będę liczyć jako 150 dodatkowych gemów, a więc dobra. Ja idę, tylko muszę sobie przyszykować kartkę, bo trochę tego jest. Dobra, lecimy z tym. Shelly. Moment, jak coś nie liczymy. Rozbójniczka Shelly. Pamiętam, że kupiłem ją za 30 gemów. 30. Plus. Tutaj już żadnego skina nie kupiłem. Wszystkie były za darmo albo za monety. One się nie liczyły. Panda Nita. 30. Ta Shiba Nita kosztowała 149 gemów. No i gumisiowa Nita, to policzymy ją też jako 149 gemów, no bo tak jak już wam mówiłem, próbowałem wam to jakoś objaśnić. Jeżeli myślicie, że to jest trochę nie fair, że trochę podwyższam tą cenę, no to no pomyślcie, no tam też jest skina, więc powinno się liczyć. Banita Cold to nie był za gemy, no i ten Rekini Cold też za 149 z karnetu. Bull. Panie Bull, tutaj każdy skin do Bulla był za darmo, za starpointy albo za monety, a więc nic. Tutaj też nic. Tutaj też nic. I tutaj mam jednego skina. Tak, złoty Barley, on kosztował 30 gemów. Tak. Plus 30. Dobrze. Spoko. O kurczę, co ja zrobiłem. Poko mam tylko jednego skina, 149 gemów, no bo z karnetu. Rosa. Mam tutaj dwa skiny, okej. Brawlowinowa Rosa kosztowała 80 gemów, choć mi się kiedyś zdawało, że jak ona wychodziła, to kosztowała 139, no ale nieważne. Kupiłem ją za właśnie tyle. I Major Rosa z karnetu 149. Wiem, brzydki skin dosyć z karnetu. Moim zdaniem mi się w ogóle nie podoba. Jako skin z karnetu to taki słaby. Dobra. Czerwony Smok Jessie za darmo. Dynamite. Czy ja coś mam do Dynamite'a? Nie mam. Kick stroj bałwana kosztuje 80 gemów. 80. Lecimy dalej. Okej. Świetlik Rico. Jak wychodził karnet z Eve, bo on jest z karnetu z Eve, to myślałem, że on będzie skinem do kupienia, nie z karnetu. I będzie kosztował 300 gemów, bo jest naprawdę dowalony. Okej. Okay. Pieruszkowy Daryl. Plus 80 gemów. Penny. Okej, dwie. Penny Króliczek 80 gemów. I tandetna panda Penny 149. Dobrze. Tutaj mam wszystkim, to nie jest. Karl Wieprzowy Jeździec 80.
Leonard Carl też 80. Zobaczmy, motocyklistę Karla i 149. Let's go. O kurczę, no znowu wyszedłem. Co jest? Okej, kocham tego skina, jest przepiękny. Kosztował tylko 80 gemów. Ale jest przepiękny. Come on, spooky. Gaz, 0. Też 0. Też 0. Coś. 149. On nie był skrajny, to jak coś. Kupiłem sobie go, by był fajny. Bip, żaden. Kurde, dlaczego mi wychodzi? Okej. Tara uliczny ninja. No to myślę, że... Kurczę, Tara uliczny ninja by kosztowała 80 gemów. Słuchajcie, mam dylemat. Czy samej wściekłej Tary nie wpisać, bo słuchajcie, ona była z przebraniem finał światowy, nie? Ale każde takie przebranie potem było do kupienia w sklepie za 149 gemów, nie? Było właśnie to przebranie, było ta Jessie za 149 gemów do kupienia, no i za kasę też była. Był Colt kiedyś, taki fajny, dowolony skin do Colta był w mistrzostwach, więc wiecie co? Nie kupiłem tego skina, ale mówiłem, że bez żadnej przeceny, że liczymy normalną cenę. Więc jeżeli ktoś o tym nie wiedział, to myślę, że można powiedzieć, że kosztował 139 gemów. Mam nadzieję, że się ze mną zgadzacie, że nie podwyższam sobie ceny. No dobra, GT Max 30 gemów. Lightik. O, 30 gemów. Piękny skin. Nic. Okej, 30 gemów. Nawet nie wiem, po co kupiłem tego skina, bo jest brzydki. Bądźmy szczerzy. Spajkuś, mój kochany Spajkuś kosztował 49 gemów. Nic. Okej, Halloweenowy Leon kosztował też 49 gemów. Let's go, Sandy, nic. Amber, nic, kurde. Meg, Chester. Gail? Nic, nie kupowałem do Gail. Nic do serca. Nic, łatwo. Nic. The Gold Arm Gang? Says hi. Skin z Scarletu, tak. Skin z Scarletu, let's go, tak. Skin z Scarletu, też skin z Scarletu. Skin Scarletu, OMG, też skin Scarletu. Czemu ja wyszedłem? Skin Scarletu. I zero skina, bo jeszcze nie mam tego. Słuchajcie, powiem tak. Mega chcę karnet, ten nowy, nie? Który będzie za te... W marcu właściwie będzie dopiero ten karnet. Ale też mega bym chciał, wiecie co? Tom Eve. Tak, te skiny też są dowalone, nie? So awesome. Nie będę gadać, że nie, bo ten Spike na przykład jest super. Ten Edgar. Wszystkie te skiny tutaj są super. Tutaj mi się mega podoba. Ale myślę, że będą inne, lepsze okazje, żeby kupić tego skina. Jak na przykład takie Mroczny Lord Spike. Ostatni raz w sklepie, słuchajcie, jest. Nie wiem, czy wiecie, ale jak miną te dwa dni, to już nigdy nie pojawi się w sklepie. Na przykład nie pojawiły się już w tym roku skiny z 2020, a za rok się pojawią z 2021 skina, a więc jak chcecie... nie, Edgara, co ja robię. Rocznego Lorda Spike'a. Tutaj kosmicznego Wuabula, nawigatorkę Colette. To kupujcie teraz, bo no naprawdę znikną te skiny, już nigdy nie będzie ich można ich kupić. A ta Eve jeszcze będzie kiedyś przecenia, ale jest naprawdę tak fajna, nie? W ogóle chcę pokazać sztuczkę. Wiecie, się pana leci? Zobacz się stąd. Znaczy, coś mi się dobo, bo...
Bo ja umiem tak szybko rozkręcić, nie? O mój Boże, ale leci, ale leci. No o to chodziło. Tak wiecie, że mega szybko leci. Ha, zabawne bardzo, nie? No nie. Fajny klub, nie? Okej, dajcie znać, czy dostaliście do tego momentu w komentarzach. Specjalnie czekałem, myślałem, że ktoś wyjdzie albo przewinie. A więc tutaj mamy naprawdę bardzo dużo cen, co jest? Ile skinów? Najpierw policzę ilość, a potem dopiero ile kosztowały wszystkie na raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, siedem, dwa, trzynaście, cztery, piętnaście. 26 skinów, słuchajcie, 26 skinów, OMG, myślałem, że jest ich więcej. Tak, szczerze, choć jest ich więcej, ale za gemy jest tylko tyle, 26. A jakby nie licząc skinów z karnetu, bo ich by chyba 20 albo 21, ale ja myślę, że jednak ten karnet to akurat, no te skiny naprawdę tyle by kosztowały, myślę, bo są tyle warte, no więc... Dobra, ja idę je podliczyć, bo bez kalkulatora to raczej się nie obejdzie. Okej, po obliczeniu tego wszystkiego, tym wszystkich skinów, łącznie z karnetem, wyszło mi, że wydałem na skiny bez przecen ponad 2408 gemów. Większość kupowałem na przecenie, więc odejmijmy sobie te 500. Odejmijmy sobie, dobra, 408, żeby było do pełnej liczby, odjąć 408. Co? Co się stanęło? Co? Co? Odjąć. 4. Co? Co? Co się? Co się? Co? 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 Czemu jak ja usuwam, to mi da jakieś dziwne liczby? Co jest, kurde? Dobra, było 2408. Co jest? Dobra, taka była liczba. Odejmujemy te walone 408 XD. Mamy 2000 gemów. Odejmę jeszcze dla ludzi takich, wiecie, bardzo dokładnych. To jeszcze ta skinę z karnetu mogę odjąć. Nie mogę, żartowałem, nie chcę się tego liczyć znowu, bo były też jakieś skiny bez przeceny za 139 gemów. Nie chcę się znowu chodzić na brawla. Około 2000 gemów wydałem tak faktycznie na jakieś skiny. Łącznie z przecenami różnymi, bo było ich dużo. A więc właśnie około 2000 gemów. Wiecie co? Chyba jednak nie chcę już tej Eve. Nie, jak pomyśleć, że jakieś głupie 20 skinów, które sobie kiedyś kupiłem, wydałem na je tyle gemów, to mogłem sobie je zostawić i kupić sobie teraz, kurde, jeszcze lepsze skiny za 300 gemów. Choć nigdy tyle nie posiadałem za jednym razem, no chyba że kilka tygodni temu, jak sobie kupiłem ofertę. Ja. Więc no, dobra. Nie przedłużam już tego odcinka, bo nie wiem po co. Już cenę wam podałem 3 minuty temu, a ja gadam sobie o jakichś ofertach, które już kupiłem XD. Trzymajcie się, cześć.